Jaki jest poziom szkolnictwa zawodowego w powiecie mrągowskim i regionie warmińsko-mazurskim? Nad tym debatowali uczestnicy konferencji o kształceniu zawodowym, którą zorganizowało Starostwo Powiatowe w Mrągowie. Kondycja szkolnictwa zawodowego w powiecie mrągowskim jest tak jak kondycje wszystkich szkół zawodowych w powiatach, ponieważ powiaty zajmują się szkolnictwem ponadgimnazjalnym. Myślę, że nasze szkoły są w miarę dobrze wyposażone, no nie wszystkie oczywiście, jednak myślimy, żeby szkoły doposażyć, zrobić lepsze pracownie, przebudować Mrągowskie Centrum Kształcenia, ażeby mogli kształcić się tam nawet nasi mechanicy samochodowi, którzy najbardziej ubolewają na niedoskonałym warsztatem nauki. Ale mamy doskonale przygotowane warsztaty, jeśli chodzi o gastronomię. I myślę, że tutaj w tejże materii jesteśmy naprawdę w czołówce, jeśli chodzi o powiaty. No natomiast inne kształcenie chcemy jeszcze wzbogacić naszą ofertę. Planujemy rozpocząć naukę obsługi obrabiarek numerycznych i też planujemy jeszcze od przyszłego roku szkolnego, czyli wrzesień 2016, otworzyć nowy kierunek technikum mleczarskie. W konferencji, która odbyła się we wtorek 1 grudnia w Mrągowie, uczestniczyli najwięksi pracodawcy w powiecie mrągowskim, organizacje pracodawców, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, samorządowcy oraz warmińsko-mazurski kurator oświaty Grażyna Przasnyska, która przedstawiła aktualną sytuację w szkolnictwie zawodowym na Warmii i Mazurach. Kurator oświaty podkreśliła także wagę unijnych dofinansowań w kształceniu na poziomie szkół zawodowych. W ostatniej perspektywie kształcenie zawodowe dostało takie pierwsze mocne wsparcie, a teraz szansa jest na powtórzenie tego. No i zależy mi bardzo, żeby środki, które są do wykorzystania w nowej perspektywie, były dobrze spożytkowane przez szkoły, dyrektorów, nauczycieli, przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy na co dzień współpracują ze szkołami zawodowymi i przyjmują uczniów na praktyki, są zadowoleni ze współpracy, podkreślając, że praktykanci po zakończeniu nauki chętnie podejmują pracę w miejscu praktyk. Uczniowie, którzy kończą u nas praktyki, szkolenie zawodowe, wszyscy dostają ofertę pracy. Także 80% naszej załogi to są byli nasi uczniowie. To jest najlepszy sposób na pozyskanie pracowników. Jak podkreśla przedsiębiorca, dobrze przygotowani przez szkoły zawodowe uczniowie nie mają żadnych kompleksów, dobrze wykonują swoje obowiązki, rozwijają się i biorą udział w ogólnopolskich konkursach. Mamy uczniów, którzy u nas skończyli zasadniczą szkołę zawodową, a dzisiaj startują w Mistrzostwach Polski w cukiernictwie, także generalnie oni z najlepszymi cukiernikami z poziomu krajowego lub światowego stają, nie mają żadnych kompleksów, nie boją się. Ścisła współpraca szkół zawodowych z pracodawcami, utworzenie kilku nowych kierunków kształcenia, które będą zsynchronizowane z potrzebami rynku pracy, a także poprawa warunków kształcenia. Takie są główne wnioski z wtorkowej konferencji. Organizatorem wydarzenia, które odbyło się pod patronatem warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty, było Starostwo Powiatowe w Mrągowie.